Cześć, witaj bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z serii Minecraft. Tym razem będziemy wgrywali texture pack do tej właśnie gry. Jest to bardzo prosta czynność, więc tylko krótkie intro i od razu lecimy z tym, co mam do zaprezentowania. W porządku, jesteśmy po wstępie. Tutaj mam przygotowany już folder texture pack, ale żeby ten texture pack tam włożyć, to najpierw powinniśmy go pobrać. Oczywiście linki do tych texture packów, które ja będę pobierał, dostaniesz w opisie. Wybierzemy sobie tutaj 3 texture packi, takie, które uznałem za w miarę ładne. Później wyjaśnię, dlaczego 3. No i wybieramy sobie opcję do pobrania. No to jest akurat texture pack na wersję 1.10. Aczkolwiek zobaczycie, że również na nowszych wersjach 1.11.2 będzie to działało, mimo że w Minecrafcie wyskoczy nam opcja, gdzie po prostu nie będziemy, gdzie będzie uznane, że ta wersja jest niepoprawna, tak? No okej. Okay. No i pobieramy tutaj naszego texture packa. To troszkę potrwa, więc od razu sobie weźmy jeszcze dodatkowe. Tutaj mamy Flows HD. Myślę, że to jest najbardziej znany texture pack. Oczywiście również 128 razy sobie wezmę. No a tutaj będziemy mieli jednego texture packa na 1.11.2. I od razu też do pobrania. No dobra, wszystkie pliki nam się pobrały. Możemy powyłączać niepotrzebne strony. Mam te tekstury w folderze pobrane, aby było wszystko dla Was łatwiejsze do zrozumienia, to przeniosę sobie je do folderu texture pack. Ok. Jeszcze został nam flows, o ile mi wiadomo dokładnie. No i w porządku. Teraz gdy to sobie uruchomię, mamy tutaj 3 razy texture packi i powiem nawet tak, to jest tak proste jak mało która czynność. Wystarczy, że uruchomimy sobie teraz folder appdata%, wejdziemy w folder .minecraft i resource packs. I tutaj musimy po prostu wkleić nasze tekstury. Nawet nie ma konieczności ich rozpakowywania. Dajemy sobie po prostu wklej, no i w tym momencie możemy sobie uruchomić Minecrafta, tak? I zobaczycie, że te tekstury się pojawią, aczkolwiek nie będzie tak, że od razu będziemy mieli je wgrane. Będziemy musieli je przestawić w Minecrafcie. Zobaczycie również, że nawet jak żeśmy pobrali na starszą wersję, to również na nowszej wersji będzie nam to działało. No okej, zanim Minecraft nam się uruchomi, to powiem Wam, dlaczego właśnie pobierałem 3 razy texture packi. 3 różne texture packi. Z tego względu, że w następnym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak po prostu pozmieniać konkretne pliki w texture packu. Czyli załóżmy, że nie podoba nam się szkło, które jest powiedzmy w jednym z tekstur, to będę Wam pokazywał, jak te pliki podmienić, aby mieć po prostu te tekstury, powiedzmy z różnych tekstur paków, różne tekstury, tak? Żebyśmy mogli grać jednocześnie łącząc jakby 2 tekstur paki. Będziemy podmieniać po prostu pliki. Dlatego też pobrałem jeden tekstur pak razy 256, a nie razy 128, a to z tego względu, iż gdy są różne wielkości tych grafik do texture packów, to będziemy również musieli zmniejszyć bądź zwiększyć ich rozdzielczość, o czym też właśnie poinformuję, jak to zrobić w przyszłym odcinku. W porządku, no widzicie standardowy Minecraft. No i teraz wchodzimy sobie w opcję i w podpunkt paczki zasobów. No i jak widzicie, mamy tutaj 3 texture packi. No i tak jak właśnie mówiłem, mamy 2 niezgodne dla tej wersji Minecrafta. Jedna jest na wersji 1.11. No dobra, zobaczmy najpierw, czy będzie nam działała ta na wersji 1.11. Powinno to być bez problemu. No jak widać, wszystko działa. Tutaj nam się ładnie wszystko przełączyło. No i teraz przełączmy sobie na jedną z tych wersji, która nie jest zgodna z tą wersją Minecrafta. Nawet nas ostrzegałem dodatkowo, czy paczka została stworzona dla starszej wersji Minecrafta i może już nie działać poprawnie. Dajmy w tej sytuacji tak, że zgadzamy się, na to jesteśmy tego świadomi, no i gotowe. Oczywiście musimy być tego świadomi, że no jest pewne ryzyko, że jednak coś będzie nie działało poprawnie, no ale jak widzicie, tutaj nam się bez problemu załadował również ten texture pack. No i okej,
Oczywiście również weźcie pod uwagę to, że ja tutaj w tym momencie nie gram tylko na texture packu, bo dodatkowo korzystam jeszcze z shaderów, tak, shockapi, które żeśmy instalowali, no i z kilku modów, ale to już jest teraz kwestia drugorzędna. No i tak się teraz prezentuje ten mod, ten texture pack, przepraszam. Powiedzmy, część składników z tej paczki zasobów, z tych texture packu nie będzie nam działało poprawnie, to prawdopodobnie będzie nam wybierało z tej niżej wybranej paczki zasobów, która działa nam już w sposób odpowiedni. No i okej, wybierzmy sobie ostatnią wersję. Tutaj zanim dam jeszcze gotowe, no jak widzicie, jeżeli by był problem ze znalezieniem folderu, gdzie mamy wklejać, to możecie sobie też najpierw uruchomić Minecrafta, kliknąć tutaj otwórz folder z paczkami, no i taki folder nam się automatycznie uruchomi i po prostu wiadomo, że tutaj takie tekstury mamy wkleić. Sprawdźmy ostatnią paczkę. Okej, o, wygląd dziwny. Teraz możemy wejść w opcję paczki zasobów, no i tutaj powiedzmy wyrzucić te dwie paczki zasobów. No i okej, no i widzicie od razu, że ten wstęp, ten wygląd początkowy jest już znacznie inny z tego względu, że załadowało nam już z tego texture packa, a nie wybrało z tych położonych niżej. Gdy sobie uruchomimy świat, pewnie też kilka zmian będzie dostrzegalnych. Wydaje mi się, że niebo było ładowane w ogóle z tego pierwszego texture packa. Zaraz sobie sprawdzimy, no właśnie, dokładnie. Te gwiazdy całe były ładowane z tych tekstur na wersję 1.11. No i w taki sposób to się prezentuje, no jeżeli będziecie zainteresowani jakimś innym texture packiem, nie ma problemu, po prostu go sobie pobieracie ze strony. Ja do tych tekstur, które sobie tutaj pobierałem, oczywiście wam dam link w opisie, tak jak mówiłem. No i na tę chwilę to jest tyle z mojej strony. Tak jak wspominałem, będziemy tutaj wgrywać następnym razem no texture pack, w którym będzie połączenie różnych tekstur. Czyli, tak jak mówię, nie podoba nam się powiedzmy szkło z danych tekstur, usuwamy je i wklejamy teksturę szkła z innej paczki zasobów. W taki sposób będzie się to prezentowało, bo pewnie jednokrotnie ogólnie texture pack nam się podoba, a kilka szczegółów naszym zdaniem subiektywnym jest niedopracowane. I tutaj pokażę, jak z tym problemem sobie poradzić. A na tę chwilę bardzo dziękuję. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, Szynka YouTube i na mojego Twittera. Oczywiście również linki będą w opisie. Dobrego dnia bądź wieczoru. No i do zobaczenia.